No i dotarliśmy do Bestwiny. Wszyscy, którzy są jakimiś smakoszami historycznymi, a zwłaszcza jakimiś osobnikami lubiącymi Habsburgów, no to powinni tu zajrzeć. Właśnie w Bestwinie jest pałac, do którego jedziemy. I ten pałac, moi drodzy, tam teraz jest Urząd Miasta i Gminy bodajże, czy gminy w ogóle. Natomiast pomimo, że pogoda nam nie sprzyja, tam zajrzymy. Tutaj między innymi pałac miała polska linia Habsburgów. A teraz za chwileczkę posłuchajcie troszeczkę historii o tym pałacu, a po tej historii oczywiście przeniesiemy się do niego. Jak pałac w Bestwinie stał się w ogóle, albo trafił w ogóle w ręce polskie? No wiadomo, że istniała również polska linia Habsburgów. Pałac w ogóle w Bestwinie został wybudowany w 1824 roku i do 1944 roku znajdował się w posiadaniu Habsburgów. W 1824 roku Karol Ludwik Habsburg rozpoczął budowę pałacu na dobrach westfińskich, które otrzymał od Albrechta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego w 1822. Oczywiście jednak pierwszy projekt dworu autorstwa Floriana Illiga istniał już w okolicach Kongresu Wiedeńskiego, bo w 1815 roku. Prace zakończono w 1826 roku i przez lata pałac był przede wszystkim siedzibą zarządców, mandatariuszy czy dzierżawców. W grudniu 1933 roku wraz z rodziną sprowadził się do Bestwiny Leon Karol Habsburg, będący właścicielem ziemi. Również w 1933 roku dwór przeszedł gruntowny remont. W trakcie prac wykonano drenaż dookoła budynku, podłączono centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi oraz podłączono bieżącą wodę i prąd. Leon Karol Habsburg, o którym jeszcze powiem na końcu tego filmu, zmarł w kwietniu 1939 roku. Majątek przeszedł w ręce hrabiny Marii Klotyldy von Trulles i po wybuchu II wojny światowej dobra bestwińskie zostały zarekwirowane przez gestapo. No ale pozwolono jednak rodzinie pozostać na miejscu, ponieważ hrabina nie zdeklarowała się jako Niemka, tylko jako Polka, nie wypłacono jej odszkodowania za utracone dobra. W 1944 roku na wieść o zbliżającej się armii rosyjskiej Habsburgowie opuścili Bestwinę i przenieśli się do Wiednia. W 1945 roku dwór został uszkodzony w trakcie trwających walk, a następnie splądrowany. Po wojnie pałac został upaństwowiony i stał się w sumie siedzibą władz gminy, choć spełniał również inne funkcje. Mieściło się w nim również mieszkanie sekretarza gminy, a od 1947 roku była tutaj biblioteka. W latach 1954-1974 funkcjonował tutaj również ośrodek zdrowia. W pałacu funkcjonowało również przedszkole swego czasu, czy też gminny ośrodek kultury. Od 1998 roku jest w sumie siedzibą Urzędu Gminy Bestwina i spełnia także funkcje reprezentacyjne, bo w dawnym salonie odbywają się sesje Rady Gminy, różne spotkania, różne uroczystości. Jak to za chwileczkę zobaczycie, budynek ma formę czworoboku, zaprojektowany jest w późniejszym stylu klasycystycznym, jest częściowo podpiwniczony, ma zamknięty dziedziniec o kształcie kwadratu z dwoma wyjściami prowadzącymi na wschód i na zachód. W środku występują sklepienia kolebkowe, klasztorne, żaglaste. Sam front pałacu zwrócony jest na zachód i w zamku jest aż 18 pokoi mieszkalnych, do których jest dostęp bezpośrednio z korytarza. Niektóre również mają między sobą takie fajne, tajemnicze, wewnętrzne przejścia. W skład tego całego pałacowo-parkowego zespołu wchodzi również park o obszarze 4,5 hektara, którego dziś granice wyznaczają ulice Szkolna, Krakowska, Podzamcze i od strony południowej graniczył on swego czasu z takimi polami ornymi. Zespół można podzielić tak naprawdę na cztery części, bo jest park południowy zachód od pałacu, ogrody warzywne, północny wschód, polany widokowe na zachodzie, no i oczywiście pola uprawne. Na terenie znajdowały się również zabudowania folwarczne. Wśród drzew rosnących w parku na uwagę przede wszystkim występują i można wymienić dęby. Ten cały teren parkowy jest w sumie pod ochroną, a przy bramie wjazdowej w 1962 roku ustawiono pomnik tym, co życie oddali Polsce. Deszcz, deszcz i po deszczu. Tak wygląda pałac polskich Habsburgów, polskiej linii Habsburgów, jak już słyszeliście.
Dużo z tego się tutaj fajnych miejsc zachowało, bo podobno oczywiście dzisiaj jest zamknięta ta cała rada gminy w Bestwinie, ale kiedyś jak ktoś tu będzie w dniu roboczym, to może sobie zajrzeć. To okazuje się, że podobno ta sala cała, taka największa, najładniejsza, zachowała się bardzo ładnie i tam odbywają się sesje Rady Gminy w tej sali z bardzo pięknymi malowidłami ona jest. Natomiast co jest tutaj ciekawego? Ciekawego jest, patrzcie, możecie zobaczyć jaki fajny widok tutaj jest na całe wszystko. Tu jest jakiś przy okazji stadion. Natomiast ten pałacyk jest położony na takim fajnym wzniesieniu. Fajne jest to, że podobno tu jest jeden z najpiękniejszych i najstarszych w ogóle parków i największych parków takich przypałacowych, po którym też sobie połazikujemy, żeby zobaczyć, mówię, wszyscy jacyś zwolennicy Habsburgów albo lubiący historię Habsburgów koniecznie powinni tutaj zajrzeć. Zanim pójdziemy do parku, to jeszcze tutaj sobie zajrzymy. Fajny pomnik jest. Zobaczymy. O. Tym, co życie oddali Polsce. Tutaj w ogóle jest też grobowiec tych Habsburgów, także postaramy się namierzyć ten grobowiec. To była bardzo fajna linia, dlatego że tak samo jak Krystyna z Żywca, chociaż znała niemiecki, nigdy nie chciała mówić po niemiecku, oni też nigdy nie chcieli mówić po niemiecku, nawet w czasie, kiedy była okupacja i mogli być szanowani, oni zawsze podkreślali to, że są Polakami. O, i tu sobie z synem idziemy akurat. Park Starodrzewia objęty jest ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków. Także zapraszam serdecznie na taką przechadzkę właśnie po tym parku. Podobno on w ogóle tutaj gdzieś w tym parku jest to mauzoleum polskich Habsburgów. Postaramy się namierzyć. Ale słyszycie, mojego syna też jest wielbicielem Habsburgów. Tutaj widok na pałac troszeczkę z drugiej strony, od strony parku, ale jest on bardzo urokliwy. Chyba tutaj był nawet taki, przez pewien okres czasu ten pałacyk pełnił rolę pałacyku myśliwskiego, co bym się wcale nie zdziwił. Pałacyk od drugiej strony, wszyscy, którzy lubują się w architekturze, to na pewno jakiś smaczków sobie doszukają. Chodzę i szukam tego grobowca i znaleźć nie mogę, ani w parku. Możliwe, że on został wyrzucony w powietrze, a teraz postawiono właśnie ten pomnik tym, co ginęli i tym, co zostali. Ale w każdym bądź razie na pewno za chwileczkę i tak znajdziecie. Zobaczycie, jak ten pomnik wyglądał, grobowiec. No i nic, szukaliśmy, grobowca nie znaleźliśmy. Jak ktoś wie, gdzie ten grobowiec jest, no to niech napisze w komentarzach, gdzie go szukać. Może został zlikwidowany i teraz jest ten pomnik tam, nie wiem. W każdym bądź razie na zakończenie chciałem was zaprosić, żebyście jeszcze troszeczkę posłuchali informacji na temat właśnie właścicieli tego pałacyku, czyli naszych polskich Habsburgów. Na koniec jeszcze kilka słów na temat Leona Karola Marii Habsburga Lotaryńskiego, austriackiego arcyksięcia z tej właśnie linii cieszyńsko-żywieckiej, linii Habsburgów. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ mało kto o tym wie, ale oczywiście w trakcie I wojny światowej, kiedy walczył w czasie I wojny światowej, oczywiście jak widzimy tutaj na mundurze, był on w armii cesarsko-królewskiej. Natomiast, żeby było ciekawiej, zaraz po zakończeniu II wojny światowej
wstąpił do Wojska Polskiego, dlatego że nigdy nie przyznawał się, że jest Niemcem, ale zawsze twierdził, że jest Polakiem. Był drugim synem, a piątym dzieckiem arcyksięcia Karola Stefana Habsburga i Marii Teresy Toskańskiej i wraz z rodzeństwem wychowywany był pod okiem prywatnych nauczycieli. W 1912 roku, tak jak już wspomniałem, wstąpił do Cesarskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt, aby kształcić się na oficera. Tą naukę ukończył w 1915. Brał udział oczywiście w walkach jako rotmistrz pułku ułanów numer 3. No a zaraz potem, tak jak widzimy na zdjęciach, był w Armii Polskiej i walczył jako rotmistrz w Armii Polskiej, bo ten stopień też zachował podczas wojny z bolszewikami jako oficer 11 pułku ułanów legionowych. Według opinii współczesnych Leon Karol Habsburg był nieprzeciętnie inteligentnym i wykształconym człowiekiem. Ponadto, jak w sumie sam napisał rotmistrz Michał Urung, wykazywał wszelkie atrybuty rasowego kawalerzysty, to jest błyskawiczną orientację w częstych i nagłych zmianach w położeniu bojowym, szybką decyzję, polot, rozmach i brawurę. W Lesznie często i bardzo dobrze prowadził ćwiczenia taktyczne, czy to w terenie, czy to też może na stole plastycznym. I właśnie tutaj w Westfinie jest on pochowany. No i w sumie od momentu demobilizacji Leon Karol żył wraz z rodziną na swojej części majątku w Żywcu. No choć mieszkał blisko starszego brata, nie utrzymywał z nim jakichś stosunków, ciekawych relacji. Karol Albrecht był i czuł się Polakiem, podczas gdy Leon Karol wychowywał swoje dzieci na Niemców. W 1922 roku we Wiedniu zawarł małżeństwo morgantyczne z Marią Klotildą von Trulles, hrabiną La Roche, no i ich synem w sumie był Leon Stefan Habsburg.